Przecież konkurs drużynowy 135 i 139,5. 130 właśnie 9,5 to odległość, jaką musiałby teraz skoczyć, by spróbować wyprzedzić Stefana Laję. Dawid Kubacki w powietrzu. Dawid, jeszcze kawałek, jeszcze trochę. I to jest świetny skok reprezentanta Polski. I po raz kolejny obserwujemy ten cudowny gest, zaciśnięta pięść. Tak, to jest to, o co chodzi. Na luzie, pięknie, z mocnym odbiciem. 140 metrów, najdłuższy skok pierwszej serii. Metr dalej niż Stefan Laję. Patrzę na notę od sędziów. 4,19. Mówiłeś, Przemku, o tych fantastycznych stylistach, którzy się pojawili. To Kamil Stoch przecież, ale również Dawid Kubacki. Mówiłeś o tym, że dołącza do tego grona bardzo wysoko ocenianych skoczków. Zadowolony Michał Dolesz, Grzegorz Sobczyk. Oni już wiedzieli, że to będzie tak daleko i fantastycznie. 4,2 punktu dla Dawida dodatkowo. No on będzie pierwszy, będzie liderem. Pokona, myślę, Stefana Laję. Poczekajmy jeszcze. Tak, o ile? O 4,2 punktu tutaj, a więc 4,2 punktu. Dawid Kubacki pierwszy, Kamil Stoch trzeci, Piotr Żyła piąty. Jakżeś to pięknie się układa. Pięknie.